szybie L3 zaczyna się teraz budować podszybie, a następnie drąży chodniki poziome. Z biegiem czasu koncentracja robót następuje w chodnikach, które mają połączyć szyby L1 i L3 na głębokości ponad 600 metrów. Bowiem moment przebicia tych chodników wyznaczy możliwość rychłego oddania kopalni Lubin do wstępnej eksploatacji. Nadchodzi rok 1967. Obydwie ekipy dążące z obydwu stron ku przebiciu dzieli jeszcze kilkaset metrów skały. Odległość ta z dnia na dzień maleje. Jedna z wrześniowych nocy roku 1967. Przed chwilą nastąpił decydujący moment w dziejach budowy tej kopalni. Połączenie szybów głównych z szybem Bolesław. Teraz nastąpi ostatni etap budowy, poprzedzający normalne wydobywanie rudy. Święto na dole, toasty na górze. Potem znowu powszedni dzień wytężonej pracy. Tak było w zeszłym roku, parę miesięcy temu.